Halo, halo, witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Ja jestem Pomidorowy.pl, a to jest Crash Bandicoot 3 Alpha. No dobra. Ostatnim razem przeszliśmy sobie kolejne dwa warp roomy, a nie dwa, jak ja to przed chwilą powiedziałem, gdzie pokonaliśmy Digodyla oraz doktora Nefariusa Trupiego, a raczej Tropiego. I dzisiaj zabieramy się za warp room numer 4 i lecimy sobie z Tomb Raider, który ma purpurowy klejnot. Wow! Kto wie, może uda nam się za pierwszym razem zaliczyć sobie ten poziomik. Nigdy nie mów nigdy. Dobra, widzę, że tutaj woda się podnosi, czyli jednak mechanika tego poziomu jest cały czas taka sama, nawet w Alfie. Co byłoby trochę głupie, gdyby ten poziom się różnił. W sensie, wiecie, na przykład byłoby coś takiego, że woda by się nie podnosiła, no to byłoby bardzo głupie. I mamy tutaj checkpoint i rundę bonusową. Czy ja chcę się na rundę bonusową? Nie, nie chcę mi się. Idziemy. O, ale tutaj tego nie było w oryginale i była tutaj maska Aku Aku w finalnej wersji. I wydaje mi się, że te żuki, czy to coś latające, w sumie dla mnie to jest taki żuczek, który lata, ale pewności nie mam, co to dokładnie jest. To zauważyłem, że ten ma trochę inny kolor. I w ogóle tutaj jakąś ekskluzywną skrzynkę dodali, w sensie, że zamiast samych żelaznych skrzynek to dodali ten jeszcze skrzynki zwykłe. Wow! Widać, że poziomy w Alfie mają więcej skrzynek do zebrania. I to czuć i widać. Dobra, mamy ścieżkę śmierci, no wlećmy sobie tutaj. Zdobądźmy ten purpurowy klejnot. No i tutaj oczywiście nie ma jeszcze tej muzyki z ścieżek śmierci ani z rund bonusowych, dlatego że jeszcze nie planowali czegoś takiego dodać. Dobra, dobra, dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Lecimy sobie do przodu. I oczywiście, gdy zdobędziemy purpurowy klejnot, to popełniamy samobójstwo, ponieważ trzeba zaoszczędzić trochę na czasie. Dobra, skrzynki z nitro widzę, że chyba są tutaj normalnie, bo pamiętam, że one chyba tutaj normalnie były, ale nie mam pewności co do tamtych czterech żelaznych skrzynek. No raczej 8 żelaznych, wiecie, tak ułożone w taki rządek, na których teraz Crash stoi. Wow, zapomniałem, że ja mam podwójny skok tutaj, szczerze. I tutaj w ogóle w finalnej wersji przez sekundę włączała się, pamiętam, że normalna muzyka z poziomiku. To jest dosyć wow i zaskakujące. No i dobra. Lecimy w dół w takim razie. A, i po zaliczeniu ścieżki śmierci, gdy zginiemy, to ścieżka śmierci się nam blokuje. Wow, fajna sprawa. Choć nie fajna dla osób, które robią 100% i zapomniały tam skrzynek, no to wtedy mogę przyznać, że nie jest to fajna sytuacja, ale w tym wypadku to czemu by nie? Wow, 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 wow. Dobra, dobra, dobra. Mamy to. Kryształ mamy też, więc teraz tylko dostać się do exitu. TNT to z tego co pamiętam były w oryginale. A gdyby tak trochę oszukać system? Chociaż nie, dobra, nie będziemy oszukiwać systemu. Chciałem przez chwilę, wiecie, tak sobie długo się poodbijać po tych skrzynkach tutaj, żeby woda do tego czasu sobie opadła, ale sądzę, że i tak by mi się to nie udało. I Crash prawdopodobnie by się tak czy siak utopił, więc no, robimy normalnie. Thank you.
No dobra. Podnosi się i teraz zaraz będzie w dół. Dokładnie, tak? I teraz lecimy szybko, 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 szybko. Dobra. I byk. 58 na 96. No nie jest to, wiecie, 100%, ale jednak. Ale jednak poziom jest zaliczony, więc trzeba docenić to, że mamy to, co mamy. Wiecie co? W razie W ja sobie zapiszę. Dobrze zatem. Czas na Future Frenzy. A, czyli jeszcze nie była planowana muzyka z poziomów, wiecie, tych futurystycznych. No ale dobra, jak zauważyliście, kiedy wchodziliśmy sobie do tego, do tego poziomiku, to warp, a raczej ten orb cały, pokazał nam screen z poziomu tego, nie Toad Village, tego drugiego, G-Wiz. No to był screen z poziomu G-Wiz. No to jest dlatego, że jak wiecie, w Alfie no jeszcze nie planowali chyba jako tako screena z tymi poziomami futurystycznymi. W sensie zdjęcia bardziej, ale ja to mówię screen dlatego, że to jest taki bardziej screen niż zdjęcie. No ale... Zrzut ekranu, o! Ale widać, że tutaj bardzo nam towarzyszy kolor pomarańczowy, bo jak widzicie tutaj prawie, że każda taka platforma jest koloru pomarańczowego. W sumie jakie prawie, to każda platforma jest koloru tam pomarańczowego. Nawet ta platforma ma tutaj taki pomarańczowy, a raczej pomarańczowaty okrąg. Aku Aku, z tego co pamiętam, był normalnie. Oni w ogóle mają tutaj te swoje... spotki bardzo czerwone, jakby mega fest nagrzane były. O cholera! One są mega nagrzane, ty! Trafiłem! I zanim ktokolwiek tutaj będzie się mądrzył w sekcji komentarzy, to powiem tylko tak. To, że jest takiego koloru, wcale nie oznacza, że musi być super nagrzane, bo równie dobrze mogą to być jakieś neony lub tam LEDy, które tak oświetlają. Więc uspokójcie, że tak powiem, się, dlatego że możemy to interpretować na dwa różne sposoby. Ja na przykład interpretuję to, że to jest nagrzane, zresztą Crash to też tak zainterpretował, bo w końcu mu się dupa zjarała. A ktoś inny może to, nie wiem, zinterpretować, że jest to jakiś super gorący neon, który, nie wiem, oświetla ich przy okazji. A bo ten neon ma, nie wiem, zastosowania jakieś laserowe. W sensie, że wiecie, jest to coś pokroju laser. O, tutaj rządek TNT. Rundy bonusowe nie włazimy, ponieważ ona raczej nie uległa żadnym zmianom. Tak, wiem, że niektórych może to triggerować, ale... Ludzie, to jest alfa. Tutaj tej gry nie da się zrobić na 100%. Po prostu... Większość poziomów nawet nie ma takiej możliwości, żeby zrobić 100%, bo słyszałem coś takiego, że w niektórych poziomach nawet ciężko jest w ogóle nawet kryształ sam zdobyć. Nie chodzi o klejnot, tylko o kryształ. Tak dla osób, które myślą, że mi chodzi cały czas o klejnot, za który trzeba tam skrzynki zdobyć. Nie, ponoć słyszałem plotki, że są poziomy, w których ciężko kryształ jest zdobyć. Ale może jak się go zdobędzie, to on ci się fizycznie nie zaliczy. Przynajmniej tak słyszałem. No i też oczywiście słyszałem o klejnotach, że twórcy dodali tutaj tyle tych skrzynek, gdzie fizycznie nawet w poziomie tyle tych skrzynek nie ma, więc... Co ja tak failuję? Fuck! 14 żyć, dobra, będzie 15 już. Mm.
A więc dobra, jesteśmy sobie dalej. Checkpoint. Oh, man. Dobra, kryształek mamy sobie. Kryształowaty kryształek. Widzę, że tutaj gra ładnie sobie ścina. Nie, i to nie jest z powodu OBS-a czy coś, jak ktoś by tutaj zaraz chciał się doszukiwać. Nie. OBS tutaj nie ma żadnej winy. Po prostu... No, gra ma momentami swoje ścinki, nie będę tego ukrywał. O, Telltale Tales, poziom, który był w demku, kiedy sobie wpisaliście kod w Spyro 1 na odblokowanie dema Crasha 3. Bye bye blimps! Lecimy sobie na bye bye blimps! Jestem bardzo ciekaw tego poziomiku. Nie powiem, że nie. To ten poziom byłby pewnie łatwy na te... Na relikt platynowy. A może tutaj zrobimy 100%? Kto wie? Niby 11 skrzynek do zebrania. A byłaby beka, gdyby tutaj była skrzynka z tym. Z TNT, nie? Albo z nitrem. To by było śmieszne. Ale wiecie co? Zauważyłem tutaj jedną rzecz. Nie ma tutaj w ogóle skrzynek z tym. O lol! Ej, nie ma tutaj w ogóle skrzynek z tym. Z apteczką, teraz tak zauważyłem. To ja kończę ten poziom w takim bądź razie. W takim razie, sorry, bez tego bądź. No to fajnie, dobra. Sphinxinator, a raczej Sphinx... O! Ta nazwa dziwnie teraz wygląda, szczerze. Nie powiem, że nie, ponieważ tutaj nie ma... A zresztą, jak widzicie, nie wiem, tutaj pewnie powinna się wam pojawić finalna wersja tego poziomu, w sensie nazwa tego poziomu, a my za ten czas wchodzimy. Oczywiście skrzyneczki tutaj są. I teraz... tego nie zrobimy, bo to była głupota. Skoczymy sobie tędy. Ciekaw jestem co... Co? Halo? Crash, skacz tam. No właśnie. Ale pewnie to będzie to samo co w finalnej wersji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż zauważyłem, że tutaj są ściany zgniatające. Niedobrze. Tak, to jest to samo co było w finalnej wersji. Żyćka tutaj są. Poczekamy sobie. I teraz go, 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 go. O, tego nie było w finalnej wersji tego poziomu. Fuck! Czemu hitbox Crasha zahaczył o to nitro? What the f... What? Aż tyle owoców Umpa było? LOL! Ue! Widzicie? To było... To była dopiero proakcja. Dobra, szybko, 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 szybko! O! To było normalnie. To też sobie było... Oj, tutaj potrzebujemy zielonego klejnocika. A proszę! Zielony klejnocik jest nam tutaj potrzebny. Niesłychane, moi drodzy, niesłychane. Wow, tam była przepaść. What the hell, Naughty Dog, co wy odwalacie? Co to miało być? Tak by the way, zamiast tego checkpointa to w wersji finalnej od czasu do czasu
była zwykła albo skrzynka z Aku-Aku, dlatego że skrzynka Aku-Aku pojawiała się w momencie, kiedy za dużo razy sobie ginąłeś w tym poziomiku. No i to już jest koniec. Super. 48, wow! Zauważyłem też, że jak nie zdobywamy 100%, czyli nie mamy klejnocika z kryształkiem, to muzyka się włącza w momencie, kiedy jakby się poruszymy. Jak Crash nie wykona swojego tańca. Dobra, Tell No Tales. Dobra, czyli teraz robimy sobie szybki speedrun tego poziomiku, dlatego że nie ma co i tak go nie zrobimy na 100%. Nawet się nie musimy starać. Po prostu kryształ i go stąd, żeby zabrać się za piąty warp room. Dlatego ja teraz jadę z koksem, pełen speedrun, pełne skupienie. Dobra, mamy tutaj Aku-Aku, tak jak było w oryginale. Super. Szybko, 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 go, 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 go. Zresztą to jest jeden z ostatnich poziomów tego typu. No bo tam nie liczę jeszcze Hot Coco i tych innych poziomików, ale w Alfie ich nie ma. Choć nie do końca, ponieważ z tego co słyszałem, jedna widzka napisała do mnie w tej sprawie, że jest kod, który mogę, za pomocą którego będę mógł odblokować, że tak powiem, sobie sekretny warp room i my sobie go wpiszemy. Ale nie wiem, czy będziemy tam... Chyba, że jest możliwość zrobienia tamtych poziomów, no to wtedy pokażę je oczywiście, ale jeżeli to będzie tylko pokaz warp roomu, a nie będzie można tam robić poziomów, no to... to wtedy nie będę miał nawet jak wam tego, wiecie... Nie będę miał jak pokazać tych poziomów, dlatego że nie będę mógł fizycznie tam wejść. Na razie idzie naprawdę bardzo super. Pełen speedrun widzę. Tutaj się szykuje. W sensie on już jest na naszych oczach, że tak powiem, odgrywany ten pełen speedrun. 30 skrzynek na 61 mamy. Super. Tutaj 31 już jest. Ale dobra, szybko, szybko omijamy sobie wszystkich. Biały rekin, kurde, pirat, który nie wiem, nudzi się i musi machać se kotwicą. I kryształ. O ja pitole, tak jak w demku było. W demku też tak, z tego co pamiętam, było. No i w taki oto sposób odblokował się nam specjalny przycisk, który nie działa. A jest to z gębą Engina, więc bossa oficjalnie tutaj nie ma. Engine nie istnieje, więc idziemy sobie stąd. Mamy czwarty warp room zaliczony i możemy sobie teraz pójść na ostatni warp room. Właśnie w ogóle śmieszna sprawa, że tutaj jest screen z tego, z poziomów lodowych z Crasha 2, nie? XD. Dobra. Lecimy na Szczecin, na piąty warp room. Mad Bombers! O, patrzcie, to jest zdjęcie Cortexa z Crasha 1. Crash Kabob! O kurde! Ej, to jest Crash Kabob! A nie, tam... Jezu, jak ten poziom się teraz nazywał? Flaming Passion. Chrystek, ty miałeś rację! To jest Crash Kabob! O kurde! Orange Asphalt, a nie Asfalt. Asfalt w sumie. Gone Tomorrow. Okej. Tutaj się zgadza i... Bug Light. Dobra, zaczniemy sobie od... Tak będziemy troszeczkę skakali sobie po tych poziomikach, żeby zabrać się za te powiedzmy spoko, te mniej spoko i te bardzo spoko. No dobra, różnica tutaj była taka, że nie było prezentacji tego poziomu, jak to pamiętacie w finalnej wersji było. W sensie, że kamera jakby nie zaprezentowała nam trochę tego poziomiku. Ale tak poza tym to różnica jest druga taka, że mamy tutaj trochę inny odcień ziemi. Taki bardziej jaśniejszy. I zauważyłem, że światło tak jakby jest mega jasne. I takie, w sensie, te linie trochę tego padającego światła są, wydaje mi się, że trochę grubsze. I potrójne drzwi. Coś, co nie było w finalnej wersji, tylko były podwójne drzwi.
O, i tutaj oczywiście nasze maski Aku Aku! Haha! Nasza potrójna nietykalność. Wow, 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 wow! Co tu nitro robią? O, i runda bonusowa, w sensie ta platforma z bonusem jest troszeczkę niżej, tak teraz zauważyłem. Fajne jest to, że ja tak na bieżąco te zmiany jakby widzę, wiecie? Bo to jest naprawdę fajna sprawa. Widzicie, ja nawet nie muszę grać w finalną wersję przed ograniem takiej alfy, dlatego że ja pamiętam finałową wersję. Praktycznie 100% pamiętam. Zresztą tyle się w Crasha Trójkę zagrywałem, że nie jest to możliwe, żebym o tym nie pamiętał, nie? 68 na 131, spoko, lecimy dalej. O, co tu się stało? Czyżbym kryształu nie zebrał? Nie, nie zebrałem kryształku. Okej. Spoko. Czyli tutaj nie możemy zdobyć kryształu. Niestety. Unlucky. Unlucky. Dobra, Bad Bombers. No dobra, skoro nie możemy zdobyć kryształku, no to trudno się mówi. No to w takim razie te poziomy zrobimy. Chyba, że nie będzie w ogóle można zdobyć w tym warp roomie kryształu, no to wtedy będzie lipa. Wtedy już mogę osobiście zakończyć odcinek i tylko wam zaprezentować te poziomy na pełnym speedrunie. Szczerze, za dzieciaka nie lubiłem strasznie tego poziomu, powiem wam szczerze. Bo jakby fajny motyw jest, że musimy teraz tutaj te silniczki zniszczyć tych cepelinów. Chociaż w sumie to nie są cepeliny chyba. Szczerze nie wiem, co to jest za typ samolotu, teraz wam powiem szczerze. Ale to są po prostu samoloty, więc dobra. Te silniczki samolotów, no cóż. Nie lubiłem jakby tego poziomu z tego powodu. Mega nie lubiłem. Tak zauważyłem, że Cortex się nazywa CTX. No dobra. O, jednak są tutaj skrzynki z tym. Z apteczką. W sensie te baloniki, sorry, nie skrzynki. Ale w takim razie one się muszą pokazywać w momencie, kiedy mamy bardzo słabe te HP. No nie wiem szczerze. Nie wiem, jak to jest. I tak dla osób, które będą ciekawe, dlaczego zdejmę okulary, nie wiem, tak jakoś. Zawsze mam. Trochę w nich posiedzę, potem zdejmuję, potem znowu je zakładam. No po prostu ostatnio, nie wiem, jakoś tak nie potrafię ich mieć cały czas na nosie. Bo wiecie, ja tylko tych okularów potrzebuję do grania, nie? Ewentualnie czytania tam czegoś w necie. Bo nie powiem, oczy mi się mega jakby męczą, nie? Ostatnimi czasy. Fuck! Co to było? Wiecie co, zrobimy ten poziom na totalnym chyba speedrunie, mi się wydaje, bo jakby nie mam póki co na razie co do powiedzenia. Nie powiem, że nie. A nie chcę, żebyście tutaj mieli, powiedzmy, Resident Sleeper. Więc przewinę sobie ten poziom. Wam też, więc przygotujcie się na montaż.
się to? Czy ja zniszczyłem? Dobra, w takim razie wyłazimy stąd. Zniszczyłem wszystkie te... Nie kumam tego trochę. Zniszczyłem wszystkie te sterowce, a i tak... W sensie te samoloty, a i tak nie udało mi się zdobyć kryształu. No to jaki to jest sens przełożenia tych poziomów? No dobra, no to idziemy na Orange Asphalt. No, czyli tutaj tak jakby nie zmieniło się prawie że nic. A nie, dobra. Więcej skrzynek jest tutaj. Bo radiowozy cały czas jechały sobie tutaj w lewo i w prawo, więc no. Dla osób, które się zastanawiają, dlaczego ja tutaj, nie wiem, nie śmieszkuję sobie czy coś, to jest dlatego, że dzisiaj po prostu mam bardzo zmuła day, przynajmniej na chwilę obecną, w momencie, kiedy to nagrywam. Ale no. Bo tak jeszcze, wiecie, prawą półkulą mózgu śpię jeszcze, nie? Tak więc no, tak więc dlatego tak teraz mało mówię, dlatego że też się skupiam. A dwa, że jakoś tak ostatnimi czasy nie dzieje się nic ciekawego, o czym mógłbym wam szczerze opowiedzieć. W moim niestety życiu. Znaczy niestety no, w moim życiu. No ale nie dzieje się niestety nic zbyt wiele. Tylko to, że ostatnio mam jakąś... What? Co to było? Nieważne, dobra. Nieważne... Nawet jak teraz przegram, to lecimy po prostu dalej z poziomikami. Bo zakładam, że tutaj też nie da się zdobyć kryształu. A i tak już bym musiał powtarzać level cały, żeby zdobyć kryształ. A bardziej mi zależy na tym, żeby wam zaprezentować te poziomy, niż żeby jechać do końca, po czym i tak się dowiedzieć, że kryształu nie dostanę, nie? Więc no... Tak czy siak, ostatnio sobie odpaliłem PS3 i se grałem w Sonic Generations. Bo tak mam mega detoks od serii Sonica, dlatego że jakby znudziłem się bardzo serią. Nie będę tego ukrywał. Dobra, resztę wam zaraz opowiem. No dobra, to zostały nam 23 i 21 poziom. Let's go tomorrow, lecimy. No i mamy muzykę z Warp Roomu. Już trochę żygam tym soundtrackiem, mimo że go bardzo lubię, to... Żygam trochę. O! Robot ma czerwoną głowę i... On nie strzela rakietami, tylko zieje ogniem. Spoko. Całkiem fajna zmiana, nie powiem, że nie. I nie niszczy się na czynniki pierwsze, tylko po prostu odlatuje w nicość. I na przykład tych dwóch ziomków jest podniesionych, z czego dobrze pamiętacie, że drugi nie był podniesiony, tylko sobie tak po ziemi jeździł. Więc to jest kolejna zmiana. Fuck, co jest z tym ogniem? To teraz tak zauważyłem, że on nie strzela w jakieś randomowe miejsca, tak jak w finalnej wersji, tylko on strzela w momencie, kiedy my stoimy na danym polu. Czyli przykładowo, jeżeli stoimy cały czas na lewym, to on będzie cały czas w lewo strzelał. Fajnie. No dobra, ale właśnie, ostatni raz sobie grałem w Generations. Bo tak mam, nie powiem, że nie detoks od Sonica, bo po tym, co zaprezentował Team Sonic Racing, to stwierdziłem, że zrobię przerwę od Sonica. Oj, nie mogę tak sobie strollować tego robota. Najgorzej. No i stwierdziłem właśnie, że zrobię przerwę od Sonica, bo strasznie przejedzony Sonikiem jestem. Nawet, jak widzicie, do teraz nie skończyłem Sonica Lost World, ale odnośnie Sonica Lost World to nawet pisałem na karcie społeczność, że nie będę raczej tego let's playa kończył. W sensie kiedyś tam zrobię go na nowo, z Wii U. Dlatego, że raz i tak widzę, że ta seria mało była oglądana, no nie ukrywajmy tego. A ja jakby chcę tworzyć serie, które jako tako są w miarę jeszcze oglądalne, nie? Bo na przykład Crash Alpha jest ładnie oglądalny, no. Crash The Wrath of Cortex też.
No ale na przykład Sonic Lost World był bardzo mało oglądany i to było widać. Jakby trochę to jest może przez to, że zmieniłem trochę content na kanale. Znaczy wydaje mi się to jakby, że Sonic lepiej był oglądalny jak miałem troszeczkę swój stary content. Wiecie, ci co śledzą mnie od 2014 nie pamiętają czasy retro składu. Taka grupka nasza wspólna z 2K16 i mój stary content, gdzie miałem właśnie typowo content pod polskiego gamera 17, to no przynajmniej mi się wydaje, że w tamtym okresie, w tamtym momencie Soniki były jako tako u mnie oglądalne. No ale znaczy ja jakby nie narzekam z tego powodu, bo ja wiem, że nie wszyscy muszą lubić Sonika, nie? Ja jakby mam to do jakby mam z tyłu głowy to, że być może to już jest jakby przychodzi czas na to, żeby powoli rezygnować z tej serii na kanale, bo jednak też już jakby trochę nie czuję takiej satysfakcji prowadzenia Soników. Mam ostatnio tylko jakąś taką ochotę, by zrobić Generations na kanale, ale nie wiem, czy ta seria się przyjmie. Mógłbym spróbować w sumie. Bo tak ostatnio się zagrywam i w sumie stwierdziłem, czemu by nie. No i tego Forces bym zrobił. I na tym chyba bym zakończył ogólnie już serię Sonika. Tak oficjalnie. Może gdyby wyszła nowa gra, która okazałaby się dobrą grą, no to wtedy spoko. Ale tak to myślę, że to już byłby wtedy taki koniec z Sonikiem. Bo i ja nawet nie mam satysfakcji z prowadzenia tej serii, no i pewnie po niektórzy też nie mają, co po niektórzy w sensie. No Soniki już nie są, Sonic jakby już nie jest trochę taką serią, która jest super jakoś tak oglądalna. I dobra, i kryształu dalej nie zdobyliśmy, czyli szansa jest taka, albo on był tam w tym purpurowym tym bonusiku, albo go w ogóle nie ma, tak więc wychodzimy. No to został nam już tylko Crash Kebab. Kebab z Crasha, kebab. Tutaj o dziwo jest 49 skrzynek, lol. Mało strasznie, jak na ten poziom. No ale dobra, nie ma co tutaj, wiecie. Ale bazuczkę mamy sobie, hehehe. Nie ma co tutaj jakby, wiecie, narzekać. Trudno, nie ma to nie ma, nie? No ale w sumie powiem wam szczerze, że z tym moim nowym contentem, w sensie nowym, no to już jakby przestał być nowy content, dlatego że let's play z kamerką robię już od 2K17, w sensie od tej drugiej połowy, gdzie doszedł mi właśnie już Novox. Jakby wam to powiedzieć, nie wiem, lubię swój jakby obecny content, no jest lepszy moim zdaniem niż mój stary content, bo tak chętnie nawet oglądam teraz te swoje filmy, bo wtedy to było na takiej zasadzie, że wrzuciłem film i mówię sobie, nie chce mi się nawet tego oglądać. O, i tutaj nawet nie dodali tego, żeby oni mogli rzucać tymi. Dobra, to może ścieżkę śmierci w sumie zrobimy sobie, czemu nie? A nie, nie działa. Okej. To jak nie działa, no to nie robimy. No, sorki, że się tak na ten temat rozgadałem, ale no, chciałem coś od siebie powiedzieć odnośnie mojego kanału, a myślę, że tutaj pogadanie sobie o moim starym kontencie jest jako tako chyba na temat, dlatego że tutaj mamy mój kanał w tym wypadku. Co prawda nie jest to na temat Crasha, no ale nie ukrywajmy, widzicie te zmiany też przy okazji, co tutaj się odwala. No chyba, że niektórzy słuchają sobie bardziej w tle mój filmik, no to wtedy nie widzą tego. Zobaczymy, jak runda bonusowa uległa zmianom? LOL? Okej. Zero skrzynek. Zero skrzynek tutaj było. Spoko, okej. No okej. Jakby... O, i widzicie, mamy bieg. Już tam się bieg nawet odblokował.
Tak jakbyśmy pokonali teraz Cortexa i przeszli cały warp room. Nieźle, dobra, to słuchajcie, ja sobie teraz zapiszę. I... zapiszę. No dobra, tak więc tak. Góra, góra, dół, dół. Lewo, prawo, kółko. O, co my tutaj mamy? Open levels? Co to jest? O, patrzcie, co my tutaj odblokowaliśmy? Secret Warp Room. I co, działają tutaj te poziomy? Skycrazed. Ej, działają. Chyba. Area 51. Rings of Power. Dobra, to co? Lecimy sobie tutaj jeszcze z poziomikami. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, tutaj nie ma muzyczki z Rings of Power. Szkoda. Ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Dziękuję raz jeszcze za napisanie tego kodziku. Dead Foxy Lady. Tak, chyba dobrze zapamiętałem nick. Co nie? Mam taką nadzieję. Dziękuję jeszcze raz za napisanie. I pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję. Bardzo fajnie. Fajne jest to, że się angażujecie trochę w tę serię. Nie powiem, że nie. O, tu nawet pauza nie działa. O, proszę. W sumie nie ma co się dziwić, czemu nie działa. Dobra. Trzeba jeszcze raz zaliczyć ten poziom. Może uda nam się nawet na pierwsze miejsce zaliczyć i zdobyć kryształ. Kto wie? Jak widzicie, ciężko jest tutaj w ogóle... ciężko jest tutaj w ogóle we wszystkie okręgi trafić. Nie wiem, wydaje mi się, że Crash jest za szybki trochę. Dobra, jestem drugi. Może się uda być jeszcze pierwszym. Ale w ogóle ten... to obramowanie, jak widzicie, trochę nie jest podpasowane do tego, do licznika. W sensie, jak mamy tutaj te ringi, przez które przelecieliśmy, to w ogóle obramowanie nie pasuje. Lol, teraz tak zauważyłem. Dobra, nie uda mi się już być niestety pierwszym. Fuck, no i widzicie, Crash w ogóle nie chce współpracować. Dobra, przejdziemy sobie ten poziom i lecimy dalej. To się mega ślizga, jak zauważyliście. What? To nieźle. To nieźle, żeśmy wylecieli. No dobra, to teraz co? Future Frenzy. To jestem ciekaw, co tutaj się będzie działo. Aha, czyli robimy znowu ten sam poziom, tylko że ten. Lol, da się stąd wyjść? No nie, niestety nie możemy stąd wyjść. Jak się teraz pojawiliśmy, tak musimy chyba zrobić poziom. Fuck, najgorzej. A to chyba jest tylko podczasówki bardziej zrobione, bo nie wierzę w to, że ten... No jak widzicie, kurde, nawet nie wzięło nas do tej ścieżki śmierci całej. Tylko jakby nam teraz poziom każe czasówkę robić jeszcze.
No dobra, no to sobie zrobimy tą czasówkę. To my się widzimy wtedy na końcu poziomu, no bo już i tak widzieliście ten poziom. No dobra, mamy tutaj poziom zaliczony. Dobra, zapisujemy. Wracamy do warp roomu. No dobra, no to robimy w takim razie sky crazed. Albo ski crazed. I to jest hot coco. Wow. No to ciekawa sprawa. Ty, a może da się jakoś zahaczyć w sumie? Spróbujmy. Bo ja bym z chęcią spróbował sobie zahaczyć, tak jak to było w Insane Trilogy. No dobra, no to musimy chyba normalnie robić ten poziom. Trudno się mówi. Trudno się mówi, jedzie się dalej. Raczej płynie w tym wypadku. Trudno się mówi, płynie się dalej. Jak to mawiają. W tym przypadku akurat płyniemy, a nie jedziemy. Dobra. Fajne jest to, że w sumie tutaj się nam cofają te sekundy, więc być może będzie tutaj fajny relikt. Że tak powiem sobie. Dobra, gdzie tu jest ta skrzynka z nitro? Bo ona gdzieś tutaj była, pamiętam. Chyba tutaj będzie. Tak, jest tutaj skrzynka z nitro. No i dobra, i teraz możemy się cofać na sam początek, żeby tam już zakończyć poziom. Bo wydaje mi się, że ten poziom jakoś super się nie różni od zwykłego hot coco, aka ski crazed. What the fuck? Dobra, jesteśmy na samiutkim początku. Jest i exit. I mamy platynowy relikt. Nice. I wracamy do warp roomu. No dobra, no to co? Został nam już ostatni poziom, czyli arena 51. Let's go! Wow, wow, co? Czemu jestem drugi już? Ja chyba przespałem ten poziom. Czyli wygląda na to, że tylko z jedną osobą się ścigam, z jedną postacią. Pewnie z tym jednym podwładnym Cortexa. Radiowozy jadą na czołówkę, więc to jest normalne w sumie. W sensie normalne dlatego, że no to w sumie jest to normalne, no bo tak jest w oryginale. Oj. Białe UFO, które jest nieoteksturowane. Śmiesznie to wygląda. Spadłem w nicość, najgorzej.
Wow, uwaga, uwaga. Lol, ty, widzieliście to, co zrobiłem? Przeskoczyłem przez tą przepaść. Ładnie. Mnie w ogóle to UFO nie chce dogonić, co jest grane? Żebym już wygrał wyścig? Chyba tak, chyba już mnie nie dogoni. Na 30. Okej. Okay. Spadłem. Ale UFO dalej nie ma. Jak nie było, tak nie ma. O, co to było? Co to za samochody tam były? What? No dobrze, moi drodzy. To by było już na tyle z tego let's playa z... Alfy Crasha Trójki. Przeszliśmy całą gierkę. Nawet tutaj już widzicie, menu nie chce się nam nawet załadować. Takżeśmy tą gierkę skraszowali. Tak Crash się skraszował. No cóż. Z wynikiem 52% kończymy sobie tę alfę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten krótki let's play. 3-odcinkowy prawdopodobnie. Jeżeli tak, łapa w górę, jeżeli jesteś nowy, to zapraszam do subskrypcji. I mogę teraz oficjalnie powiedzieć, że robię oficjalnie detoks od Crasha. W sensie, będę streamował sobie Nitro Fuelda i będę robił te odcinki co miesiąc, tam w sensie jeden odcinek co miesiąc będzie z każdego nowego Grand Prix. Ale mogę już powiedzieć oficjalnie, że robię detoks od Crasha. Mam po prostu dosyć, nie chcę mi się już let's playować trochę Crashy. Nie będę tego ukrywał. Myślę, że ta seria dostała to, na co zasłużyła, w sensie... Czekajcie. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. 7 miesięcy streamuję pod rząd Crasha, więc myślę, że mały detoks od tej serii się należy teraz. W sensie, żebyśmy sobie trochę odpoczęli od Crashyka. W sensie, jeżeli chodzi o let's playe, nie? No i zabrali się za nowe jakieś gry, bądź też i jakieś inne gry. Tak więc tyle. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć i dzięki za oglądanie. Na razie.